Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Tales of Iron i lecimy z tego miejsca, w którym skończyliśmy, do, myślę, ja wiem, możliwe... The ranger wanted to find fresh hunting grounds, but without a compass, he couldn't map them. Ja mam kompas. Świeża, soczysta. The compass had guided the ranger to new hunting grounds. He gave his first kill to the king in gratitude. The chef's cellar would soon be overflowing. Została nam jedna rzecz u kucharza do zdobycia. Ten nam zabrał kompas, więc chyba ten kompas wcześniej kupiliśmy tylko po to, żeby dać go teraz koledze. Ale tu mamy iść, teraz mamy zadanie do wykonania. O, tam w tle już lata. Nie wiem, czy to jest królowa, ale my mamy zrobić teraz to zadanie. Królowi Modzich nie spodobało się, że mordujesz jego dzieci i zamieszkał na szczycie wieży. 4 gwiazdki, 10 monet, więc to nie będzie proste zadanie. O, już. Ty, gościu. Taką mam kuszę mocną teraz. Nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, ale gdzieś tam ulepszałem kuszę, czy kowala, czy ulepszałem, czy zdobyłem nową. W każdym razie, no, z królem Mozich będzie, czy tak, przydałoby się jeszcze wziąć odpowiednią tarczę, znaczy tą zbroję przeciwko Mozim. No, w tle już lata, no dobra, zaraz do ciebie przyjdę, już idę, już. Zużyłem tych strzał, ale mam nadzieję, że tam będzie opcja ulepszenia, zdobycia, uzupełnienia, chciałem powiedzieć. O, a ty co, mistrz? The ranger had cleared the grubs that had got out, but the nest in the basement still needed to be dealt with. Gniazdo piwnicy. Daleko? W sumie niedaleko. Idźmy. Jak w topie tutaj przegram. Kurde. Nie, blok nie, blok nie, blok nie, blok nie. Kurde. Dobra, jeden. Ale patrzcie, ile ich jest. Czy to jest też czerw? Do jasnej, ciasnej. A jeszcze mogę zatruć broń, ale dobra. Pierwsza tam blokada. Ilu was jest? Ilu was jest, ja się pytam. Blokada. Masz ci los. Czy to jest jakaś super broń? Że nie. To nie jest super broń. To jest po prostu broń. No to wejdźmy tu jak jesteśmy. Tylko się napiję. O. Co tutaj mamy? Chciałem powiedzieć, fajnie, że zbiera od razu z dwóch, ale... Nie powiem tak. Another statue. There must be a better place for it. No właśnie, miejsce to już wiemy, gdzie trzeba to złożyć. Póki co idziemy do króla Mozich. Trzeba uzupełnić strzały, trzeba się lepiej ubrać.
To zadanie to było chyba z książki. Nie, myślałem, że było z książki, ale nie było z książki, więc... Dobra. Chyba, że było z książki, tylko trzeba teraz gościowi je oddać. Dobra robota. The grubs and the foul frog remains were gone. The tower was safe for the rangers to use again. Okej, trzy monety dostaliśmy. Więc nam jeszcze trochę tych monet brakuje. I samo to, o tu mam już tak, po kolei. Zbieramy strzały. Zbieramy tarcze, znaczy tam zbroję na mozich. Przeciwko mozim, tu chyba ją mamy, dobra, przeciwko mozim. Czy jest coś lepszego przeciwko mozim? To jest nawet to. To, patrzcie, jeszcze to jest przeciwko mozim. Dobra, przeciwko mozim. I teraz tak, zostawmy tutaj tą broń, a tarcza... Tarcza to tylko obrona, więc... Ta minimalnie lepsza. Tanie i jeszcze hełm. Też jakoś specjalnie nie wpływa na mozich. No dobra, idziemy tak. Tu jest ławeczka, mamy sok. A, przecież nie można nabrać, bo mamy pełno. I teraz jeszcze ważna rzecz, czyli save. Bo oczywiście każdy boss kolejny jest trudniejszy, więc fajnie by było, gdybyśmy go pokonali od razu. Ale wątpię. No właśnie. Mistrzu już fruwa. A buzzing. Then the stench of rotten meat. The Mozzy King had come for him. He wasn't the only king with a sting in his tail. Jest strzały zużyte. Niepotrzebnie. Zatrucie. O, takie jeszcze ma coś. Trzeba go poznać. No, poznałem go. Fajny jest. Czekamy. O ludzie. Jak przed tym mam niby, że uciec? Dobra, pierwsza śmierć. Widzimy się, jak go pokonam.
With the king dead, hopefully the waves of Mozzie infestations would slow down. Powiem tak, no, wyposaż bo jest lepsza. Ta jest chyba też jeszcze lepsza. To nie było łatwe zadanie. Nie był łatwy boss. Zresztą zobaczcie ile mam życia. Jeszcze sobie to raz na filmie zobaczę. Biłem go około 6 razy. Jeszcze teraz brakowało, żebym spadł. Więc napełniam czym prędzej mój kubłaczek. Tak to się mówi. Siadam na ławkę, żeby to nagrać. I mamy tu kolejne zadania w naszym naszej chacie myśliwego. Ile mam monet? Nie mogę sprawdzić. Mogę 24, więc 6 monet nam brakuje. Wracam zatem szybkim krokiem do naszej chaty. A, czekaj, weźmy sobie jeszcze. Nabierzmy. Dobra. Strzały, wszystko co można. Używałem tam... No, jakiś schemat był, jak zawsze w takich grach. Znaczy z przybos... O kurczę. Mamy teraz Morgensterna, tak to się nazywa. Który mnie prawie rozwalił. Czy nie Morgenstern, tylko ci chłopacy. Mam nadzieję, że w miarę szybko dojdziemy do... Czy tu jest już most naprawiony? Czy tylko tak wygląda? Coraz więcej właśnie widzę jest naprawionych tych rzeczy. Już lepiej się chodzi. Po kolei wszystko. Koniec? Nic nie zostawiliście, chłopacy. No dobra. Chodźmy jeszcze, zobaczmy co tam jest, jakie są nowe zadania. Trzeba będzie spora. Już jest chata. Chata myśliwych. Królowa Mozich powróciła. Królowa. Przedtem był chyba król. Trzeba ją zrobić. Her offspring were all dead. And the mother had come to get her revenge. Trzeba się zaopatrzyć. Bo to się faktycznie przydaje. Jeszcze trzeci. Dobra. Czy na piętrze coś jest nowego? Dobra. I gdzie jest nasza królowa? Tutaj. Dobra. Ruszamy do królowej. Królowa jest dość nisko i myślę, że strzały, ale to będzie tam dobre miejsce. Myślę, żeby przejść się mimo wszystko na piechotę, tylko trzy. Ten byłoby chyba szybciej. Mam nadzieję. Do końca szybciej, ale prościej, bo tutaj po drodze nie było żadnych większych przeciwników. O, a tu mamy taką przystań. Po pierwsze ze strzałami, po drugie z ławką. Ale oprócz tego przydałaby mi się przystań, o właśnie jest tam. Przystań, gdzie będę miał jeszcze
Możliwość trucizny. Trzeba będzie załatwić. No, każda broń też ma jakiś swój inny sposób walki. Sposób uderzania może. Tu trzeba silno. No jak uderzysz słabo, to raczej jest sok, co? Nie, nie. O, tam już z tyłu lata królowa. A my pójdziemy tak, w ten sposób. Nie będziemy, chłopacy, z wami walczyć. Stary, wiem, to chyba nie tu. O kurwa. Tak sprawnie by poszło, to nie jest walka z królową, więc jakby nie cieszę się strasznie, ale kusza tutaj zrobiła robotę. Te plujki pierwsze zostały pokonane. I teraz tak, właśnie. Tu mamy wszystko, co jest potrzebne, żeby pokonać królową. Królową, której nie pokonamy za pierwszym razem. O. Tylko nie ma jednej rzeczy. Nie ma soku. Z robaków. Ale w miarę mamy dużo soku, więc szykuje nam się arena. Dobra. Do boju. The Mozzie Queen, foul mother of the swarm. They'd never stop while she lived. Pełne skupienie. Nie wiedziałem, co będzie robić. Kurde, no. Powalczymy. Jaka dziewczyna. Do tyłu. Nie, trzeba chyba się przez nią przewrócić na drugą stronę. O kurde. Dobra. Trzeba to ogarnąć.
The Mozzie Queen. Foul mother of the swarm. They'd never stop while she lived. Kurde, no. Dziewczyno. Są jakieś zasady. Szybko. O, matko święta, czyna świętsza. Żyj. Rzut. With the mother dead, that should be the last of them. For now. For now, mamy zdobyte trofeum, koniec Mozich. I teraz dostajesz najlepszą do obrony przeciwko Mozim. Broń, jak widzicie, za bardzo nam nic nie wniosła. Ale mamy 34 monety, więc skoczymy jeszcze szybko do króla. Każdy boss tutaj nie jest prosty, no nie jest prosty i trzeba to powiedzieć. Nie jest jakiś strasznie trudny, ale jest też, jest po prostu wymagający. To nie jest tak, że podchodzisz z biegu. Zresztą tu nie było chyba poziomów trudności, więc tak powinno być chyba, że po prostu masz masz wyzwanie. Ten boss ma być wyzwaniem. Skoczmy jeszcze do sali tronowej w tym odcinku. O kurde. Dobrze by było nie zginąć. To by się przydał jakiś sok. Do sali tronowej. No to chyba najszybciej będzie tędy. O, dał nam trochę soku. No ta poprzednia, ta królowa, to mówię, to było... Tam parę takich, zresztą każdy z tych przeciwników jest taki, że bossów, trzeba się nauczyć tych jego ciosów konkretnych. Jak zawsze, jak wszędzie. I cierpliwie atakować. Cierpliwie atakować. Cierpliwie się uczyć. Czasami jest to takie... Czasami to jest fuks, czasami to jest fuks, szczęście, że akurat w tym momencie ona zastosuje, bo to nie jest jakoś, nie można się wyuczyć, że dobra, teraz robi to, ona robi to losowo. Chociaż po jej ruchach czasami można się zorientować, że na przykład teraz będzie to. Okej, tu mamy wyjście. Tak. Już czerwie małe atakują. Chcę w miarę szybko tam dojść do tej sali tronowej, żeby ją odbudować, więc to będzie taki bogaty odcinek w różne rzeczy, czyli będziemy mieć chyba nawet trzech bossów. Czy tutaj jest szybka podróż? Bliżej będzie to chyba.
Myślałem, że 34 monety do zdobycia to będzie bardzo długo, ale wystarczyły dwa zadania po 10. Oczywiście ławka, gdyby się coś stało i nie wiem, save, błąd gry czy coś. Więc spadamy tu, do Szkarłatnej Twierdzy. Trwa podróż. To było w takich zadaniach pobocznych, w zadaniach pobocznych nagle mamy... Czy tam był nasz brat? No, nagle mamy dwóch bossów, więc... Ławka. A sala tronowa chyba jest tutaj. Ten już czeka, 30. Mam 34. Dobra robota. Now he had a throne room to be proud of. Not like his father's, but he was his own king, doing things differently. Not hiding zombies in the crypt, for example. The kingdom was restored, but Reggie could not enjoy peace until he knew it was free of threats. It was only restored above. Miners had sighted frogs below. Some were no longer willing to work. His squire thought it might have more to do with a strange rumbling. They say a monster prowls beneath. Okej, mamy monstera, ale też widzę, że do kuchni można pójść. Dobra, zaliczmy jeszcze kuchnię. To jest właśnie to, że cały czas jeszcze ciągnie cię. Sprawdź jeszcze to, zobacz, coś nie ma, ale tam wydaje mi się, że brakuje mi jednego składnika do ulepszenia życia, takiego właśnie książka, tylko że tam na dole nie będzie chyba jednego składnika właśnie. Co to jest? To jest mleko? Dobra, ja tutaj się zajmę poszukiwaniem tego składnika i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.